a my przejdziemy do sporu, który też wydaje się wieczny, a przynajmniej nieustający od kiedy rządzi w Polsce Prawo i Sprawiedliwość. Spór na linii Warszawa-Bruksela. Mamy nową odsłonę, mamy kary, które zapłacimy przy naszym, albo nie zapłacimy. Przy naszym telefonie profesor Waldemar Gontarski, prawnik, adwokat, także były przedstawiciel Polski przed instytucjami europejskimi. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. No to najpierw krótkie pytanie. Zapłacimy czy nie zapłacimy? Media niemieckie donoszą, że jeszcze zapłacimy więcej, że komisja wystąpiła o 1 000 000 euro za Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, że nie zlikwidowaliśmy. No ale na razie mamy wczorajsze postanowienie wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości nakładające dzienną karę w wysokości 500 000 euro. Zapłacimy, bo jeśli nie zapłacimy w dosłownym tego słowa znaczeniu, to instytucje unijne, tutaj Komisja Europejska w ten sposób wykona postanowienie jednoosobowe wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości, że zastosuje potrącenie. Potrącenie z tych funduszy unijnych, które Polsce się należą, a nie chodzi o słynny Krajowy Plan Odbudowy, tylko z tradycyjnego 7-letniego budżetu Unii Europejskiej. Z tego zostanie potrącone, a jest co, bo te fundusze unijne stanowią oczywiście o wiele większe kwoty niż te kary orzeczone. Czyli jeżeli nawet my nie prześlemy tej kary, jak rozumiem, jakie są formy przesyłania? To jest tak, że powinniśmy ją doliczyć do naszej składki, którą przesyłamy cyklicznie do Brukseli w ramach budżetu. Jak technicznie tego typu kary się pośle? Coś opisane w traktatach, w rozporządzeniach to można znaleźć? W wewnętrznym prawie unijnym jest to opisane, że no, tak jak płacimy składkę, tak mamy płacić karę, ale jak nie płacimy kary, to wtedy, to się nazywa w polskim, innych państwach członkowskich, prawie cywilnym, potrącenie. Potrącenie należności zasądzonych przez Trybunał Sprawiedliwości. Jeśli Polska skalkuluje, że bardziej się opłaca płacić 500 000 euro dziennie niż zawieszać wydobycie w kopalni Turów, wtedy, tak wynika z logiki instytucji unijnych, zostanie nałożona wyższa kara i do skutku uratować nas może jedna rzecz. Natychmiast może nas uratować jedna rzecz. Ugoda z Czechami. Ugoda z Czechami, jak my mówimy prawnicy, spowodowałaby wycofanie z obrotu prawnego zarówno tego postanowienia z 21 maja wiceprezes Trybunału nakazującego zawieszenie działalności kopalni Turów, jak i wczorajszego postanowienia o nałożeniu kar finansowych w związku z niewykonaniem postanowienia. Ale to jest tak, że wtedy licznik się zeruje czy zatrzymuje w momencie, kiedy Czechy wycofują swoją skargę? A czyli i tak musimy za te 3 dni jak na razie zapłacić. No od daty doręczenia, nie wiem jak tam doręczono, bo to czy już doręczono Polsce, no w tym tygodniu to się stanie, to już co do dnia to im się nie spiera, bo tu nie jestem w to wprowadzony. Panie profesorze, jaka jest jakość tej decyzji jednoosobowej pani wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Jaka to jest wartość prawna i jaka to jest jakość tej decyzji? Jakość jest żadna. Traktat przewiduje nałożenie kar finansowych, ale po zakończeniu postępowania przed Trybunałem i wydaniu w odpowiednim składzie wieloosobowym sędziów wyroku w sprawie ze skargi czeskiej przeciwko Polsce dotyczącej kopalni Turów. Wyrok będzie wydany za wiele miesięcy. Przewiduje też traktat środek tymczasowy, czyli nakaz wstrzymania zrobienia czegoś, ale nie przewiduje żadnych sankcji finansowych. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny mówi, dopóki instytucje unijne nie mają kompetencji, to nie jest błąd językowy, czyli nie są uprawnione do tego, żeby samemu określać swoje uprawnienia, dopóty nie mamy federacji. A na naszych oczach wczoraj w zasadzie mamy federację. Jak mówi nauka niemiecka już przy innych okazjach, przy zapędach Trybunału Sprawiedliwości dotyczących orzeczeń o wyższości prawa konstytucji, o wyższości prawa unijnego nad konstytucją właśnie, to mamy do czynienia już dawno niewysłowioną federację.
Unia jako niewysłowiona federacja, mówi nauka niemiecka, czyli coś, co nie zostało zawarte w traktatach, jest dopisywane sobie. A istota jest taka, logika prawnicza jest taka i prawna, czyli z przepisu prawa wynikająca, nie tylko interpretacji prawnych, że instytucje unijne mają tylko tyle władzy, ile im przekazały państwa członkowskie w traktatach unijnych. Zapewniam państwa, nie mam w żadnym traktacie przepisu prawa, który by uprawniał wiceprezes jednoosobowo. No zobaczcie państwo, jak to w ogóle wygląda. To jakieś déjà vu PRL-owskie, jednoosobowe wydaje sobie pani wiceprezes postanowienie. Polska odwołuje się od tego postanowienia i wnosi o skierowanie do Wielkiej Izby, do dużego składu sędziowskiego. I co robi pani wiceprezes? Uznaje się władną, że ona sama rozpozna odwołanie od swojego postanowienia. I wczorajsze postanowienie, sentencja, ma nie tylko jeden punkt dotyczący kar finansowych. To jest punkt drugi. A punkt pierwszy tej sentencji wczorajszego postanowienia mówi, że oddala nasz wniosek o uchylenie jej postanowienia. No gdyby w Polsce sędzia orzekał jednocześnie w pierwszej instancji i ten sędzia później by odwołanie od swojego orzeczenia rozpoznawał już jako siłą rzeczy druga instancja, no to byłoby koniec z praworządnością rzeczywistą, nie tą wydumaną. No a jak widać, szef boso chodzi pod płaszczykiem ochrony praworządności, tutaj ochrony środowiska i przestrzegania przepisów traktatowych dotyczących ochrony środowiska. Pani wiceprezes sama zdecydowanie narusza tę praworządność. To jeszcze ten przykład. No, mówi się, że precedens miał miejsce wcześniej, że cała procedura, która chyba jest niejasna traktatowo, to najpierw na to pytanie odpowiedzmy, panie profesorze Waldemar Gontarski przy naszym telefonie. Na ile cała ta decyzja jest umocowana w traktatach, na ile CUE, czy wiceprezes, pani wiceprezes CUE porusza się w zapisach traktatów, a na ile już w takiej przestrzeni prawnej, która jest nieopisana i którą pani prezes tworzy sobie na bieżąco? Nie jest to opisane. Ktoś powie, no dobrze, przecież w sprawie Puszczy Białowieskiej 100 tysięcy euro Trybunał zasądził. Od razu powiem, że to nieprawda, że Trybunał zasądził od Polski 100 tysięcy euro. Jak było z Puszczą Białowieską? Było pierwsze postanowienie wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości. Polska od tego się odwołała, rozpoznawała Wielka Izba. Komisja chciała kar finansowych. Wielka Izba nie zgodziła się na kary finansowe. W sentencji tego postanowienia Wielkiej Izby oddalającego nasze odwołanie od postanowienia jednoosobowego wiceprezesa nakazującego wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej. To nasze odwołanie zostało oddalone. Nie przystał na to, nie przystała Wielka Izba. Odnośnie kar finansowych sentencja milczy. Natomiast przedostatni motyw, czyli jakby uzasadnienie postanowienia, mówi, że jeśli Polska nie wstrzyma wycinki, to nałoży Trybunał 100 tysięcy euro kary dziennie, ale Trybunał nie orzekł tego, to nie jest prawda. Precedens to mieliśmy wczoraj, gdzie Trybunał, bo to co Trybunał orzekł, to mamy tutaj co do kar finansowych w sentencji, dopiero pierwsza w historii integracji europejskiej od powstania Trybunału Sprawiedliwości w latach 50. jeszcze to się nazywało Europejska Wspólnota Węgla i Stali, taka stara to już jest instytucja, Trybunał Sprawiedliwości o takiej samej nazwie przetrwał tylko nie Unii Europejskiej, tylko Trybunał Sprawiedliwości, ten pierwszy człon nazwy bez zmian, po raz pierwszy w postanowieniu orzekł o karach finansowych. Orzekał Trybunał o karach finansowych, ale w wyrokach kończących postępowanie, a nie ze skargi danego państwa czy komisji. Mało tego, jak jakieś państwo wnosiło skargę do Trybunału, na przykład spory francusko-brytyjskie, to co robiła komisja? Od razu przejmowała tą skargę, żeby był spór państwo-komisja, żeby nie skłócać państwa. A tu komisja specjalnie jakby chciała nas napuścić na spór szczechami i skarga nie jest komisja przeciwko Polsce, tylko skarga jest Republika Czeska przeciwko Polsce. To też jest precedens.
To panie profesorze, ostatnie pytanie w tej kwestii, jak ja rozumiem, że polski rząd ma tylko jedyną drogę, czyli dogadać się z Republiką Czeską i wtedy problem znika. Natychmiast. To jeszcze dopytam o to, co teraz się pojawia bardzo często w przestrzeni publicznej. Czy Unia Europejska już jest federacją, bo tak mówią niektórzy politycy, zwłaszcza politycy koalicji rządzącej, czy konfederacji, że wszystkiemu winny jest traktat lizboński, kiedy Unia Europejska zaczęła zmieniać się w federację? Nie, Unia jest organizacją ponadnarodową. Traktat z Lizbony spowodował, że zwiększyła się ten transfer suwerenności z państw unijnych, kompetencji państw unijnych przeszedł na instytucje unijne, ale dopóki instytucje unijne nie mają w traktatach napisane to, co zrobiła pani wiceprezes Trybunału, nie mają kompetencji do określania swoich kompetencji, to nie jest to federacja. Ale jak mówię, nauka niemiecka od dawna mówi o niewysłowionej federacji, a kultowy podręcznik anglojęzyczny autora nazwisku Shaw, wydawany również wielokrotnie w języku polskim. Otóż ten naukowiec mówi, że Trybunał Sprawiedliwości jest najbardziej profederalną instytucją Unii. Czyli mamy profederalny Trybunał, niewysłowioną federację, czyli takie życie na kocią łapę. Powiedział profesor Waldemar Gontarski, adwokat, prawnik, były przedstawiciel Polski, między innymi przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, do widzenia. I do usłyszenia.